Seriale historyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, którzy chętnie zagłębiają się w nieznane dotąd historie i zaskakujące losy bohaterów. Tym razem Telewizja Polska postawiła na Zatokę Szpiegów, która jest hołdem złożonym przedwojennym budowniczym Gdyni. Co wydarzy się w trzecim odcinku, Zatoka Szpiegów odcinek 3 streszczenie, Franz zdobywa tajny dokument dotyczący budowanego na Zatoce ośrodka badawczego. Niestety, chwilę później dowiaduje się, że jego brat, Otto, zginął na morzu podczas akcji bojowej. Topi smutki w tawernie. Franz jest rozgoryczony, winą za śmierć brata obwinia aliantów, Tidże. Sojuszników kuszącego go przejściem na ich stronę Johanna. Aby nie stracić celu werbunku, właściciel tawerny obiecuje, że swoimi kanałami dowie się czegoś o jego ojcu. Później Franz od Ilse wyciąga informację, że raport dotyczący śmierci Otto znajduje się w domu Kesslera. Gdy do niego dociera, okazuje się, że chłopak był świadkiem zbrodni wojennej na morzu. A ponieważ nie chciał zabić ocalałych świadków, sam został rozstrzelany. W tym samym czasie w zakładach mechanicznych w okolicach Gdyni, uznanie Niemców nadzorujących pracę Polaków, zdobywa więzień Kurkowski. To ojciec Franza, Zatoka Szpiegów, gdzie i kiedy oglądać, nowy serial historyczny można oglądać od 7 stycznia 2024 roku. Kolejne odcinki emitowane są co niedzielę, o godzinie 20.20 na TUB. Pierwszy nowy serial historyczny Telewizji Polskiej zadebiutował na ekranach telewizorów 7 stycznia 2024 roku i niemal od razu skradł serca widzów. Zatoka Szpiegów to produkcja zabierająca w podróż do wojennej Gdyni 1940 roku. Produkcja jest panoramą polskiego podziemia oraz hołd złożony przedwojennym budowniczym Gdyni. W głównego bohatera, Franza Neumanna, wciela się Bartosz Gellner, który przeżywa trudną, wojenną miłość. Młody porucznik Abwery decyduje się, by zostać polskim szpiegiem po tym, jak jego ukochana została zamordowana przez Niemców. Zatoka Szpiegów, obsada, za reżyserię Zatoki Szpiegów odpowiada Michał Rogalski, za scenariusz, Michał Godzic i Wojciech Lepianka, za zdjęcia, Maciej Lisiecki, natomiast scenografię stworzyła Karina Baran. W rolę głównego bohatera wciela się Bartosz Gellner. Oprócz niego na ekranie pojawiają się także Karolina Kominek jako Greta, Mariusz Bonaszewski jako Kessler, Wiktoria Supryn jako Ilse. Michał Balicki jako Engel, Maria Świłpa jako Anna.